Najpierw Tatry na 2 tygodnie, potem rumuńskie Karpaty, a na koniec Alpy. Puszcza Piska, północne Włochy, Ibiza, Bóg, jakieś zacisze na drugim końcu świata. Pojechać na wieś, posłuchać szumu ptaków i drzew, wyłączyć wszystkie świecące ekrany komputera, telefonu, tabletu, telewizora. Oddychać głęboko, śmiać się głośno. Turystyka, podróżowanie odgrywają w naszym życiu niezwykle ważną rolę. Świadczą o tym wypowiedzi dla jednego z polskich magazynów. Wypowiedzi Polaków, w których mieli oni wyrazić swoje pragnienia, swoje plany dotyczące aktywności po ustaniu pandemii. Turystyka i podróże zajmują bardzo ważne miejsce wśród tych planów. Z badań, jakie zrealizowała pod koniec kwietnia bieżącego roku Polska Organizacja Turystyczna, wynikało, że co trzeci Polak planował wówczas na okres maja-czerwca zrealizować przynajmniej jeden wyjazd turystyczny. Teraz, kiedy kolejne obostrzenia są znoszone, pewnie takich osób jest więcej, tych, które planują i tych, które już gdzieś były, w związku z tym, że przemieszczać nam się jest teraz nieco łatwiej. Ale turystyka ważna jest nie tylko dla nas. Ważna jest również dla gospodarki światowej, gospodarki krajowej. Szacuje się, że 10% światowego PKB jest efektem funkcjonowania sektora turystycznego. Z innych szacunków wynika, że do 2026 roku co 9 miejsce pracy na świecie będzie miejscem generowanym przez branżę turystyczną. Oczywiście ze względu na obecną pandemię te szacunki trzeba będzie nieco zmodyfikować, natomiast jak pokazały poprzednie kryzysy, poprzednie epidemie, popyt na usługi turystyczne jest niezwykle elastyczny i wielkość tego ruchu turystycznego bardzo szybko wraca po ustaniu okresu kryzysowego do tych wartości sprzed jego wystąpienia. Turystyka to również autentyczność. Dzisiaj, kiedy tyle czasu spędzamy w domu, coraz więcej muzeów, coraz więcej atrakcji oferuje nam możliwość wirtualnego zwiedzania. Ale myślę, że właśnie ta możliwość pokazuje nam, że podróżowanie to nie tylko obraz i dźwięk. To również smaki, to również zapachy. Nic nie będzie się równać z pizzą, którą będziemy jeść w Neapolu. Nawet jeżeli w Katowicach czy Warszawie znajdziemy pizzę zrobioną z tych samych składników, ale to już będą zupełnie inne okoliczności. Nic nie będzie się równać z zapachem morza, kiedy po roku ciężkiej pracy udajemy się na wymarzony urlop, wysiadamy z samochodu, z pociągu i wreszcie możemy poczuć ten zapach morza. Nic nie będzie się równać z chwilą odpoczynku, jaką mamy, kiedy spacerując po rozgrzanej starówce jakiegoś południowoeuropejskiego miasta, wchodzimy na chwilę, żeby się schłodzić do wnętrza gotyckiej katedry. To wszystko pokazuje, że przeżycia związane z turystyką, ta autentyczność wynika z tego, że doświadczamy tych podróży wszystkimi zmysłami, a nie tylko wzrokiem i słuchem. Dlatego nieprędko turystyka wirtualna wyprze tą turystykę rzeczywistą. Turystyka to również ogromna różnorodność. Różnorodność form. Dzisiaj mówimy o turystyce kosmicznej, turystyce astronomicznej, o urbexie, czyli odwiedzaniu miejsc opuszczonych. Mówimy o odwiedzaniu miejsc celem śledzenia akcji filmów czy seriali. Mówimy o turystyce związanej z podróżowaniem celem rozwiązania różnego rodzaju zagadek w formie questów czy gier miejskich. Turystyka dzisiaj ma bardzo wiele form i każdy turysta jest w stanie znaleźć taką ofertę, która zaspokoi jego potrzeby. A w zaspokajaniu tych potrzeb dużą rolę odgrywają również technologie. Technologie, które w turystyce znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Z wykorzystaniem technologii dzisiaj planujemy swój wyjazd, realizujemy go, a także dzielimy się swoimi wrażeniami ze znajomymi czy rodziną. Na każdym z tych etapów aplikacje mobilne, media społecznościowe odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę. Turystyka to również otwartość. Otwartość na poznanie nowych kultur, na nowe przeżycia, kiedy udajemy się w podróż, ale również otwartość, jeżeli chodzi o proces kształcenia. Proces kształcenia na kierunku związanym z turystyką, takim jak gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wybierając ten kierunek,
musicie mieć świadomość, że po ukończeniu studiów na kierunku gospodarka turystyczna macie wiedzę z bardzo wielu obszarów. Obszarów związanych z zarządzaniem, obszarów związanych z marketingiem, z rachunkowością, z różnicami kulturowymi, czy chociażby z problematyką zrównoważonego rozwoju. Tak niezwykle dzisiaj istotną problematyką, co do której Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że turystyka jest jednym z tych obszarów, który ma kluczowe znaczenie dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju na świecie. A w związku z tym, że turystyka to rzecz ważna, że turystyka to rzecz autentyczna, różnorodna, silnie związana z technologiami oraz otwarta, warto wybrać kierunek gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jako kierunek swoich studiów. Serdecznie Was do tego zachęcam. A bez względu na to, jakie decyzje podejmiecie, życzę, abyście ten nowy rok akademicki rozpoczęli w murach wybranej przez siebie uczelni już w rzeczywistości, a nie tylko wirtualnie. Do zobaczenia.